Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że Pan nasz Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Zapraszam. Film ten jest częścią drugą mojego komentarza do dyskusji pomiędzy Szymonem Pękalą a Łukaszem Wybrańczykiem. Dyskusji o tajemnicach wiary. W poprzednim materiale mówiłem o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej z punktu widzenia logiki. Czy jest ta tajemnica naszej wiary sprzeczna z logiką, czy nie? Zapraszam do zapoznania się, jeśli jeszcze Państwo tego materiału nie oglądali. Natomiast dzisiaj z punktu widzenia Pisma Świętego, kim jest Pan nasz Jezus Chrystus? W nauce Kościoła Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I teraz pokrótce przedstawię cytaty z Pisma Świętego, które właśnie tą naukę potwierdzają. Najpierw, bo jest to również bardziej kontrowersyjne, cytaty, które dowodzą, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem. Nie tylko w przenośni, ale faktycznie, realnie, że jest prawdziwie Bogiem, że Jego ma również boską naturę. Najważniejszym fragmentem jest prolog Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I tutaj mamy już to, co jest najważniejsze, Słowo. W tym poprzednim materiale również właśnie o tym mówiłem, że druga osoba Trójcy Przenajświętszej jest owocem Boga, który poznaje sam siebie. Logos. Logos, słowo logos oznacza zarówno pojęcie, jak i słowo już wypowiedziane. A więc druga osoba Trójcy Przenajświętszej, która zostaje zrodzona na sposób poznania intelektualnego. Na początku było słowo, to słowo było u Boga, a więc mamy jakby pewne rozróżnienie. A z drugiej strony to Słowo jest Bogiem. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało. A bez Niego nic się nie stało, co się stało. Wszystko stało się przez nie. Wszystko zostało stworzone przez to Słowo. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tutaj dochodzimy do tajemnicy łaski uświęcającej. Tym, którzy wierzą w imię Jego. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Wcielenie Słowa Bożego. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca. Pełen łaski i prawdy. Tutaj na początku Ewangelii według świętego Jana mamy bardzo jasno przedstawioną preegzystencję drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej, czyli Chrystus, który, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, która jest na samym początku, przed stworzeniem jeszcze, jest u Boga, jednocześnie jest Bogiem i wszystko zostaje stworzone przez to Słowo. I później to Słowo staje się ciałem, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Następnie Ewangelia według świętego Mateusza 28:18. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc tutaj mamy na równi wymienione trzy osoby Trójcy Przenajświętszej w bardzo ważnym momencie. Pożegnanie Pana Jezusa, kiedy On rozsyła swoich apostołów, mówi im, co mają robić i ten najważniejszy przekaz mają chrzcić właśnie w ten sposób, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jednocześnie mamy tutaj te słowa, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Ewangelia według świętego Jana 5:26. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. To jest bardzo ważny fragment, który może na początku wydawać się niepozorny, a jednak to jest dokładnie to, o czym również mówiłem w poprzednim materiale. Ojciec, który ma życie w sobie, później teologia nazwie to, czy rozwinie to w ten sposób, że Bóg jest swoją naturą, o czym również mówiliśmy w poprzednim materiale. I Ojciec dał Synowi mieć życie w sobie samym. Znowu, to zrodzenie Syna, który jest dokładnym
obrazem Boga, który ma dokładnie tą samą boską naturę. Mieć życie w sobie samym. Tak samo jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Jan 14,6. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A więc wcielony Bóg jest drogą, prawdą i życiem. Myślę, że dosyć zaskakujące, gdyby po prostu zwykły człowiek powiedział, że jestem drogą, prawdą i życiem. Zwykły człowiek nie ma prawa powiedzieć: ja jestem życiem. To jest zasadniczo bardzo odważna deklaracja. Jan 5,19. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego, albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. A więc to samo, co czyni Ojciec, to czyni i Syn. To samo, co czyni Ojciec, rozumiemy to. Co to oznacza? Oznacza to samo, co Bóg czyni, czyni i Syn. To samo. To samo, co czyni pierwsza osoba Trójcy Przenajświętszej, to samo czyni druga. Jan 5, 22. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Tak, jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, którego posłał. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, którego posłał. Taką samą cześć Pan nasz Jezus Chrystus takiej samej czci oczekuje wobec siebie, jak wobec Ojca. Aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak, jak oddają cześć Ojcu. Jan 8, 58. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. To jest bardzo ważny fragment. Pan nasz Jezus Chrystus, który jest, zanim Abraham stał się, zanim w ogóle Abraham stał się, ja jestem. Tutaj mamy te słowa napisane tymi dużymi literami. To ma swoje znaczenie. Między innymi dlatego Żydzi chcą Pana Jezusa wtedy ukamienować, dlatego że oni widzą w tym bluźnierstwo, bo On czyni się równym Bogu. Z jednej strony właśnie mówi, że jest wieczny, z drugiej strony używa tego określenia wobec siebie: ja jestem, w którym Żydzi już słyszą imię Boże. Ja jestem, który jestem. Imię, które było zakazane, tylko Żydzi nie używali ze względu na cześć wobec Pana Boga. Tutaj Pan Jezus, nie jest to dokładnie ta sama forma, której użył Bóg w w Starym Testamencie, natomiast ona również była traktowana jako imię Boże, czyli to określenie ja jestem było traktowane jako imię Boże, czy jako skrót imienia Bożego, dlatego również dla Żydów to było gorszące, to było dla uczonych w piśmie, dla faryzeuszów uczynienie się równym Bogu i dlatego chcą go za to ukamienować. Jan 17,5. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Żaden człowiek nie może tak powiedzieć. W Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 25 Pan Jezus jest przedstawiony jako sędzia, jako ten, który na sądzie ostatecznym będzie sądził całą ludzkość, co również nie przystoi po prostu żadnemu zwykłemu człowiekowi. Następnie kilka słów o tym, co apostołowie mówią o Panu Jezusie. Ewangelia według świętego Jana 20, 28. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tutaj ze strony Świadków Jehowy słyszałem kiedyś zarzut, że to jest tylko takie wykrzyknienie: Pan mój i Bóg mój, tylko takie ojejku. Ewidentnie nie. Pan Jezus mówi: uwierzyłeś. Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. To jest wyznanie wiary. Pan mój i Bóg mój. I Pan Jezus mówi: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. A błogosławieni, którzy mnie nie ujrzeli, a jednak uwierzyli. Uwierzyli w co? W to, co przed chwilą święty Tomasz tutaj wyznał. List świętego Pawła apostoła do Kolosan 2:9. W nim mieszka cała pełnia. Bóstwo na sposób ciała. Bo zostaliście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. List do Filipian 2:6. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A więc
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być Bogiem, aby na równi być z Bogiem, istnieje przed stworzeniem świata, przed tym, jak stał się jeszcze człowiekiem, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. List świętego Pawła Apostoła do Kolosan 1,15. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pamiętamy, słowo, logos, logos, obraz Boga niewidzialnego. Pierworodny wobec każdego stworzenia. Zrodzony, a nie stworzony. Pierworodny wobec każdego stworzenia. Bo w nim zostało wszystko stworzone. W nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Tutaj mamy już na końcu odkupienie, pojednanie przez krew krzyża. Myślę, że te cytaty w zupełności wystarczą. Można znaleźć jeszcze sporo innych cytatów. Myślę, że to wystarczy, żeby pokazać ewidentnie, że według własnych, swoich własnych słów Pan Jezus istnieje przed tym, jak stał się człowiekiem, jest tym Słowem, które istniało, które było na początku u Boga i Bogiem było to Słowo, zanim Abraham stał się Ja Jestem, jak również według nauki apostołów dokładnie tak samo. Jednak Pan Jezus jest nie tylko prawdziwym Bogiem, ale również prawdziwym człowiekiem. To jest to, co nazywamy unią hipostatyczną. Jedna osoba, ale dwie natury. Druga osoba Trójcy Przenajświętszej, dwie natury. Prawdziwe, niezmieszane. Natura boska i natura ludzka. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Skoro prawdziwy człowiek, to miał prawdziwe ludzkie ciało i prawdziwie ludzką duszę z jej rozumem i wolą. Teraz kilka cytatów, które przedstawiają Pana Jezusa jako prawdziwego człowieka, które pokazują, że Pan Jezus faktycznie ma prawdziwie ludzki rozum i ludzką wolę. Jan 14, 28. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znowu do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. Klasyczny, bardzo znany cytat, przytaczany również, jeśli dobrze pamiętam, przez Łukasza Wybrańczyka. Ojciec większy jest ode mnie. Co do ludzkiej natury, jak najbardziej, Pan Jezus może to powiedzieć. Jako człowiek faktycznie jest mniejszy, natomiast jako odnosząc się do swojej boskiej natury, może powiedzieć, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Może powiedzieć, zanim Abraham stał się, ja jestem. Może wymagać tej samej czci, której również wymaga się wobec Ojca. Natomiast wobec swojej ludzkiej natury może powiedzieć, odnosząc się do swojej ludzkiej natury, może powiedzieć, Ojciec większy jest ode mnie. Mateusz 24, 36. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Znowu, w odniesieniu do swojej ludzkiej natury, Pan Jezus może to powiedzieć, w odniesieniu do swojego ludzkiego intelektu, który prawdziwie ma, może to powiedzieć, lecz że o tej godzinie nikt nie wie, tylko sam Ojciec. O tej godzinie nie wie nawet Syn. Gdyby skorzystał ze swojej boskiej wiedzy, z której mógł skorzystać, mógłby to wiedzieć, natomiast jak najbardziej na poziomie tego ludzkiego intelektu Pan Jezus nie musiał posiadać wszelkiej dostępnej tylko wiedzy. Mógł jak najbardziej powiedzieć, że tego właśnie na tym poziomie swojego ludzkiego intelektu nie wie. Mateusz 26, 42. Powtórnie odszedł i tak się modlił. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Jeśli nie może mnie ominąć ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. A więc mamy pewną, mamy wolę Pana Jezusa, która poddaje się tej woli Bożej, Jego ludzka wola, która w jakiś sposób wzdryga się przed cierpieniem, ale jednak poddaje się pod tą Bożą wolę, która jest również Jego wolą, ale ze względu na unię hipostatyczną ta ludzka wola musi się poddać pod wolę Bożą. A więc zestawienie tych wszystkich miejsc, które tutaj przedstawiłem, adekwatnie pasuje do tego, co Kościół naucza. Pan nasz Jezus Chrystus jako prawdziwy Bóg
wszechmocny, wymagający tej samej czci, istniejący poza czasem, zanim wszystko się stało. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, a jednocześnie prawdziwy człowiek z ludzkim intelektem, który nie musiał wiedzieć wszystkiego, z ludzką wolą, która musiała poddać się pod wolę Bożą. Człowiek mógł powiedzieć, że Ojciec większy jest ode mnie. A więc Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, tak przedstawia nam go Pismo Święte. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.